Dobrze, będę od czasu do czasu zerkał na dyktafon, czy wszystko jest w porządku. Odłożymy sobie śpiewnik. Zaczynamy od kazania, rozważania. Dla mnie będzie bezpiecznie tutaj użyć takiego określenia. Przez kilka miesięcy, ponieważ nie było mnie przez pewien czas tutaj w zborze, przez kilka miesięcy chodził za mną jeden z tematów. Gdybym miał wszystkie zrealizować, to prawdopodobnie miałbym kazanie co sabat przez 3 kolejne miesiące. Ale ten temat w jakiś sposób nie daje mi spokoju. Z nadawaniem tematu jest też pewien tytuł, jest też pewien problem, bo czasami można powiedzieć, że podałeś tytuł, ale jego rozważanie może się mieściło bardziej lub mniej. Pozostawiam to was. Pozostawiam to wam, przepraszam, do oceny. Temat, jaki nadałem, brzmi: czy nienawidzisz Boże miłosierdzie? Tytuł jest trudny, może być dla niektórych ludzi troszkę zaporowy, ale ze względu na pewne sytuacje i pewne przemyślenia chciałbym się z wami tym rozważaniem podzielić. Nie tylko z wami, ponieważ rejestrujemy to i będziemy zamieszczali też na serwisie YouTube. Tytułem wstępu. Przepraszam, że przeczytam ten nagłówek. Wczoraj spłodziłem kilka zdań, ale jeżeli mam mówić od siebie i mógłbym się na przykład troszkę zaplątać, to lepiej będzie, jeżeli przeczytam wam coś, nad czym myślałem wczoraj i postanowiłem sobie, bo zwykle się posiłkuję rozpiską, postanowiłem sobie taki wstęp, tytułem wstępu sklecić kilka zdań. Przełom XX i XXI wieku to okres niewątpliwie coraz głębszego poznawania Słowa Bożego, praktykowany drążeniem wielu nurtujących tematów, problemów i zagadnień. Można rzec, iż wnioski nad wieloma dotychczasowymi przemyśleniami, naukami, twierdzeniami, mającymi mieć rzekomo swoje wieloletnie potwierdzenie u podstaw w teologii, Słowie Bożym, w zborze czy w Kościele, stają się teraz złudne, fikcyjne albo iluzoryczne. Wcale nie dlatego, że wzrostowi naszego poznania Biblii towarzyszyć będzie chęć rozpoznawania, który Kościół bądź która denominacja głosi więcej prawdy niż nauk od siebie i jest tym samym bliżej Boga, który Kościół i denominacja postawiły sobie za pierwszorzędny cel zbadać pierwotne brzmienie Słowa Bożego z silnym akcentem na krytykę tekstów, znajomość języków biblijnych, ale dlatego, że często nie znamy przekazu Biblii kierowanego do nas samych, do rodzaju ludzkiego. W miejscu, czego stawiamy poszukiwanie odpowiedzi na nasze pytania, rozwiązania naszych problemów, jak i otaczającego świata, a przecież teza ta może zwyczajnie w świecie prowadzić donikąd. To nie jest, powiedzmy sobie, temat nowy, bo spotkałem się z tym w czasie studiów teologicznych, iż bardzo wiele osób szuka w Biblii rzeczywiście odpowiedzi na pytania i problemy, które posiada, zamiast zadać sobie pytanie, co w niej w ogóle jest napisane pod naszym adresem. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, które warto by było w tym miejscu postawić, jakie będą konsekwencje nieznajomości, być może niezastosowania się do pewnych nauk, pewnych poleceń. Czy będzie kiedyś zastosowana taka zasada, że nieznajomość prawa poleceń Bożych zwalnia bądź usprawiedliwia z nieprzestrzegania za nie? Czy nienawidzisz Boże miłosierdzie? Dlaczego taki zajadły tytuł? Bo z kilkoma zajadłymi ludźmi miałem niedawno też styczność. Domagających się sprawiedliwości. Tego, żeby w jakiś sposób ukarać, ciemiężyć tych, którzy wyrządzili im pewnego rodzaju krzywdę. Czy to jest właściwe? Bo przecież mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy, będzie sąd ostateczny. Uważamy się za osoby, które chcą, deklarują chęć postępowania, kroczenia sprawiedliwymi drogami Bożymi. Bóg jest sprawiedliwy. Uczy się nas o sądzie, czytamy w Biblii o sądzie ostatecznym, że spotka kogoś kara. No, żeby kogoś ukarać, trzeba mieć podstawy i jest to sprawiedliwe w tym momencie. Tylko czy nasze rozumowanie sprawiedliwości powinniśmy niejako jako miarę, jako definicję, jako wzorzec przykładać do Biblii, czy może odwrotnie, powinniśmy zrozumieć, na czym polega sprawiedliwość, a jednocześnie nierozerwalnie powiązane z nią miłosierdzie w stosunku do naszych oprawców.
Gdybyśmy zadali pytanie dość kontrowersyjne, co zrobisz, jak byś się poczuł, gdybyś miał świadomość, pewność tego, że wespół z twoim oprawcą dostępujecie odpuszczenia win, jesteście uznani jednak z przyczyn znanych Bogu, który jest uprawniony do wydawania wszelkiego rodzaju takich, a nie innych decyzji i wyroków, jesteście uznani za ludzi mogących żyć wiecznie, będąc pod jego panowaniem, mając świadomości tego, że przecież wasz oprawca dokonał niewyobrażalnych rzeczy na niewyobrażalną skalę, jakich wyście nigdy nie dokonali. I czy przypadkiem, bo to jest tak skonstruowane to pytanie, czy nienawidzisz Boże miłosierdzie? To nie chodzi o znienawidzenie Bożego miłosierdzia dla nas. To by było za proste, bo każdy powie, Boże, powinienem być usprawiedliwiony, bo starałem się, ale byłem słaby. No ale jak jest z naszym stosunkiem miłosierdzia w stosunku do innych osób? Bo Bóg powinien do każdego człowieka przejawiać zdrowe, właściwe uczucia, emocje i sprawiedliwość, niekoniecznie w takim samym wymiarze jak my. Chciałbym zacząć, już nie przedłużając tego rozwinięcia wstępu, chciałbym zacząć od wersetów, które na wiele ludzi mogą działać dość chłodno, w jakiś sposób taki osłabiający, jeżeli chodzi o ich nastawienie do Boga, tą żarliwość w stosunku do Boga. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale w wersetach 1 do 7 możemy przeczytać taki oto fragment. Ja będę posiłkował się przekładem Biblii Warszawskiej, którą również wy macie. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i z nimi jada. Powiedział więc im takie podobieństwo. Któż z was, kto ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, i właśnie chodzi o ten werset 7, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawróci, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. I tutaj czytelnik, który być może pierwszy raz spotyka się ze Słowem Bożym, który spotyka się z nauką, zadaje sobie takie pytanie w kategorii miłosierdzia, w kategorii miłości. No przecież istotnych elementów, które wpływają na naszą sylwetkę, na to, jakimi my jesteśmy chrześcijanami, czy po prostu dziećmi Bożymi. Jak to jest możliwe, że grzesznikowi biją fanfary, a mi nie? Jakoś nie ogłasza się, nie triumfuje to, że zachowuje się w sposób właściwy. A temu człowiekowi okazuje się miłosierdzie, zapomina się o jego długu i jeszcze w takiej sytuacji towarzyszy radość. Dobrze postawione pytanie, czy nienawidzisz Boże miłosierdzie? Przez to pytanie i przez to rozważanie, z którym się z wami podzielę, poszukajcie sobie odpowiedzi na temat swojej własnej natury, bo do tego będę w tym momencie zmierzał. Chociaż konkluzja w kazaniu będzie taka, że ja przeciwstawię naturę Boga z naturą diabła. Ale to będzie już na samym końcu, w 8 podpunkcie. Ale będziemy czytać dalej ten fragment z Ewangelii Łukasza. Wersety 8 po 9 jako drugi podpunkt. Albowiem która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Raduje się niebo, raduje się ziemia z powodu jednego nawróconego grzesznika. Nie bez powodu mądry
nasz Zbawiciel i Nauczyciel Jezus Chrystus bardzo zręcznie, kiedy zebrał ludzi. Zaczyna się 15 rozdział od słów: zbliżali się do Niego wszyscy celnicy, wszyscy grzesznicy. No grzesznicy to wszyscy ludzie, nie ma znaczenia kategoria wiekowa, płeć, to czym się zajmują, ponieważ potrafi w sposób, ze względu na swoje wypowiedzi, na swoją mądrość w nich zawartą, Jezus gromadzi tysiące ludzi, którzy przychodzą Go posłuchać, bo znajdują w Jego słowach coś, co jest im potrzebne. Co oni z tym zrobią, to zrewiduje czas. Ale oni potrzebują tego, ponieważ oni znajdują w Jego słowach coś, co jest im potrzebne. I oto Jezus zaczyna mówić podobieństwo o synu jakim? Marnotrawnym. To będzie dłuższy fragment, który przeczytam od rozdziału 11 do 32. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił ich majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko i nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek, poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, by pasał świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu go nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Nie jestem już godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję, pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do swoich sług: przynieście prędko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się wszyscy weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Jaki kontrast, kto kogo, prawda? Ten zaś rzekł swemu ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym mógł się zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Długa, bardzo pouczająca przypowieść, podobieństwo o synu marnotrawnym. Nie będziemy całej przypowieści, całego podobieństwa analizować, dlatego że sedno leży w konfrontacji ojca z synem. Wbrew pozorom, niezrozumienie ojca i syna polega na tym, że obaj mówią o czymś innym, domagają się czegoś innego i stwierdzają coś innego. Ojciec zarzuca, syn zarzuca ojcu co? Nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się zabawił z przyjaciółmi. Czy to jest prawda? Nie. Dlatego, że ojciec mówi: przecież ty dobrze wiesz, że wszystko, co jest moje, należy do ciebie. W takim razie, czym jest podyktowana postawa roszczeniowa, pretensjonalna starszego syna do ojca? Na razie nie ruszamy wątku związanego z młodszym bratem. O co chodzi
starszemu synowi. Dlaczego nie zatriumfowałeś? Dlaczego nie zacząłeś mówić publicznie? Teraz będę dawał koźlęcia mojemu starszemu synowi, bo on się będzie bawił, a wy macie na to patrzeć, bo on będzie się bawił i zabijemy dla niego zwierzę. Postawa pretensjonalna i roszczeniowa wynika z faktu, że syn wymagał nienaturalnego, nie wynikającego z sytuacji, z okoliczności przewartościowania jego osoby. Natomiast jeżeli chodzi o syna, który co prawda wszystko zaprzepaścił i wszystko stracił, nie ma żadnej postawy roszczeniowej w stosunku do własnego ojca, może do siebie, ale przede wszystkim ma pretensje do samego siebie, co zrobił, zrozumiał w tym momencie swój błąd i postanowił, żeby chociaż częściowo zrekompensować to wszystko, nie nazywaj mnie już swoim synem, bo to jest wstyd, bo widząc, w jaki sposób prowadziłeś przez lata swoją rodzinę, byłoby niemożliwością, żeby ktoś mówił, że przepraszam za określenie, no taka łajza była członkiem twojej rodziny. Ja nie chcę cię narazić na ośmieszenie między ludźmi, jesteś starszy ode mnie, to ty zagwarantowałeś mi dach nad głową, kiedy byłem jeszcze zupełnie bezradny. On chce zaoszczędzić ojcu kpiny i rozczarowania między ludźmi. Ojciec się na to nie godzi, bo uważa, że istnieje na to wytłumaczenie powszechnie w społeczeństwie, że młody człowiek jest jeszcze dość głupi, nazywajmy rzeczy po imieniu, ale dobrze jest, kiedy z czasem wyciąga w tym momencie wnioski. Starszy syn nienawidzi miłosierdzia. Nienawidzi nie tego, że syn w zasadzie dostał to samo, że odnalazł się, tylko dlatego, że tutaj ujawniła się w konkretnych sytuacjach jego prawdziwa natura. Trzeba było splotu pewnych wydarzeń, aby tak naprawdę okazało się, że te biesiady, które wcześniej z pewnością się odbywały, miały zupełnie inny cel. My możemy doszukiwać się w tym fragmencie tego, żeby zadać sobie pytanie, czy jest różnica między tym, że młodszy syn, owszem, z nierządnicami wydał majątek, a starszy może nie z nierządnicami biesiadował, ale czy biesiadowanie zawsze oznacza, że nie grzeszył? Nie możemy tego założyć na samym starcie, czy na podstawie tego tekstu. Możemy się tego domyślać. On w tym momencie też pokazuje, że takie sytuacje najzwyczajniej w świecie mogły mieć miejsce, ponieważ to wynika z jego natury. Znienawidził to, co się stało ze względu na jego brata. Teraz jeszcze jeden problem, który wynika z tego tekstu, który, jak pamiętam, Darek tydzień czy dwa tygodnie w Brennej, odwołując się do tego fragmentu, również wskazał. Ojciec podzielił część majątku między synów. Skoro młodszy syn roztrwonił majątek, to teraz trzeba majątek, który pozostał, znowu podzielić na dwóch synów. Nie uważacie, że tak będzie? Więc tu się jeszcze pojawia sytuacja na zasadzie roztrwonił, stracił, grają mu fanfary. Wszyscy to podkreślają, że wrócił, że wszystko fajnie. U mnie było zupełnie, zupełnie inaczej. Wątek do przemyślenia. Myślę, że tu nie muszę tego czytać, chociaż sobie zanotowałem. Zostawmy na chwilę tą przypowieść. To podobieństwo, które jest uniwersalne i zostawił nam nasz Zbawiciel do przemyśleń. Przyszła mi do głowy taka myśl. Dzisiejszy czas. Może być XVIII, XIX wiek, może być i mogą być i czasy współczesne. Mamy konstruktorów, mechaników, robią jakieś urządzenie. Robią je pod kątem wykonywania ściśle określonej pracy, określonego działania, do którego to urządzenie ma służyć. Jak wam się wydaje, jeżeli to urządzenie jest skonstruowane, będzie robot kuchenny, to będzie silnik, nie wiem, odkurzacz i tak dalej, istnieje naprawdę uzasadniony powód, żeby nad tym urządzeniem się rozczulać. Matko, jak ono pięknie pracuje. Przecież ono wykonuje tylko i wyłącznie zadanie, do którego zostało stworzone. Nie można, przepraszam za być może nie do końca trafne określenie, nie można w sposób nieadekwatny, niewłaściwy adorować urządzenie ze względu na to, że ono robi coś pięknego, skoro robi tylko tyle, w jakim kierunku i celu zostało złożone. Jak w takim razie my wyglądamy w oczach
w oczach Bożych, jeżeli czynimy to, co powinniśmy czynić właściwie przez 20-30 lat. Kiedy znowu przyjdą nam na myśl słowa, większa radość jest w niebie z nawróconego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy póki co wiedzą, jak mają postępować. Im fanfary nie grają. Oni przez swoje właściwe postępowanie nie wprowadzają zamętu, ale nie czynią niczego szczególnego. I teraz znowu dochodzimy do takich przemyśleń. Z jednej strony ludzie szukają w Biblii dowartościowania. Jestem sprawiedliwy, potrzebuję jakiegoś podkreślenia, a tu nic takiego nie ma. To okazuje się, że wiele osób nie kryje się z tym, bo jest to tak opisane na forach biblijnych. Oni zadają pytania, jak to jest możliwe, że Boga bardziej cieszą grzesznicy i powodem do radości, co prawda, jest nawracający się grzesznik, ale nie ten, który właściwie postępuje, który nie wprowadza jakiegoś rozłamu, rozdwojenia w świecie, który stworzył, tylko ten, który zaprzestaje w tym momencie to robić. Z naszego ludzkiego punktu widzenia, to jest zawarte w tym początku tytułem wstępu, co wam czytałem, wiele osób zaczyna samą teologię czy przesłanie rzeczywiście rozumieć częściowo jako iluzoryczne, bo im się wydaje, że znajdą w Biblii potwierdzenie na to, co im wewnętrzny głos podpowiada, że jest to słuszne. Nie. Będzie zupełnie, zupełnie inaczej. W takiej tradycyjnej rodzinie, kiedy dzieci wywiązują się ze swoich obowiązków szkoła, oczywiście mają tam jakiś czas wolny i tak dalej, nie traktuje się te osoby w sposób nienaturalny, bo rodzice uważają, że takim dzieciom za niedługi czas przywróci się w głowie i tak naprawdę to przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Przejdziemy do kolejnego fragmentu, który zawarty jest teraz, ponieważ pozostawiamy Ewangelię Łukasza. Przejdziemy do kolejnego fragmentu, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 35. Taka informacja. Ten fragment stanowi przykład agrafonu. Agrafon to są na przykład słowa Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, które co prawda nie są wymienione w Ewangelii, ale ktoś je w innej księdze po Ewangeliach typu Dzieje czy Listy cytuje. Tak więc mówimy, że agrafon to są słowa Syna Bożego niezapisane w Ewangelii, jednak użyte w tradycji ustnej. 20:35. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Inny przykład, znów oddaję te słowa w sposób taki, jak czytaliśmy wcześniej. Większa radość, więcej szczęścia daje z kolei dawanie, aniżeli branie. Czy syn marnotrawny miał świadomość, że być może taki zapis, czy też jest to oczywiste, że więcej radości sprawia dawanie i czynienie innych ludzi szczęśliwych niż samych siebie, tego nie wiemy. Może u kresu swojego życia zrozumiał wiele rzeczy, tego już nam Biblia, Ewangelie czy pozostałe teksty nie zdradzają. Ale my mamy o tyle lepszą, korzystniejszą sytuację, że możemy sobie po prostu na podstawie tych słów też pewne rzeczy zrewidować. Radość, szczęście daje, kiedy dajemy komuś, nie kiedy sami jesteśmy obdarowywani. Skonfrontujemy to znowu ze znienawidzeniem Bożego miłosierdzia. Nie dostałem, nie dostałem, nie dostałem, a on dostał aż tyle. Czy w nas znowu zrodzi się znienawidzenie do tego miłosierdzia, do tego przebaczenia? Przejdźmy do jeszcze bardziej kontrowersyjnego fragmentu. Jak to jest z naszym stosunkiem do Bożego miłosierdzia? Poniekąd pomyślmy nad naszym miłosierdziem w stosunku do innych, bo są przypowieści mówiące o dłużniku i o talentach, o czym będziemy za niedługo mówić. Mateusz 25, rozdział, wersety 31 po 46. Mając zakładki, mogę dość szybko otworzyć ten fragment, strona 1060. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy myśmy Ciebie widzieli łaknącym albo pragnącym i daliśmy Ci pić? Kiedy myśmy Ciebie widzieli przechodniem, że przyjęliśmy Cię, albo nagim, że przyodzialiśmy Ciebie? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? Zdziwienie, nie? 40 werset. A król odpowiadając powie im tak: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnieście uczynili. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnieście nie uczynili. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Bardzo trafnie jest połączyć ten fragment jeszcze z innym. Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czy nie uzdrawialiśmy? Idźcie precz, albowiem nigdy was nie znałem. Jest to bardzo ciekawy fragment, trudny, ale bardzo ciekawy w Biblii, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju konfrontacją. Mamy z jednej strony ludzi, którym się przypisuje cechy właściwe, słuszne, jakich oni nie znają. Nie wiedzą, kiedy to się stało, bo podchodzą do słów Jezusa w sposób literalny. Im się wydaje, że oni w swoim życiu może go nie rozpoznali, ale oni spotkali Jezusa. Może był nagi, to go przyodziali, może był spragniony, ale tu zupełnie nie o to chodzi w tym momencie. I mamy do czynienia z drugą grupą ludzi, którzy mogli z powodzeniem ewangelizować, mogli uzdrawiać, czynili to, uwaga, w imieniu Syna Bożego. Nic to nie znaczy. Dlaczego? Dlatego, że oni w rzeczywistości szukali bądź czynili to tylko ze względu na szukanie dowartościowania samych siebie. U tych ludzi pojawia się te pytania wstydu, kiedy myśmy Ciebie widzieli takim, że myśmy Ciebie nie usłużyli. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale to nie są pytania, co przeoczyliśmy, ale to są pytania z pogranicza, odpuść Boże grzechu, jakby to niektórzy powiedzieli w tym miejscu, a co za mało było, trzeba było coś więcej, ale argumentacja liczbowa nie jest w tym momencie w ogóle zasadna. Ludzie zadali pytanie: kiedy widzieliśmy Cię takim, że Ci usłużyliśmy? Dla nich było czymś zupełnie naturalnym postępować w sposób właściwy, ale nie do roszczeniowych kozłów, którzy zaczynają co? Nienawidzić Boże miłosierdzie. To jest w pewnym sensie woda na młyn dla ludzi stojących po lewicy, bo oni mogliby powiedzieć zaraz: na jakiej zasadzie ich przepuszczasz? Przecież oni się wyparli. A Ty mówisz: idźcie błogosławieni, bo byłem głodny, daliście mi jeść. A kiedy ja Cię widziałem głodnym, że Ci dałem? Popatrz, sam to powiedział. Jednak przechodzą. Dostąpili miłosierdzia, dostąpili odpuszczenia innych grzechów, bo Biblia mówi wyraźnie, że nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Ale człowiek, który z naszego punktu widzenia udziela odpowiedzi, które są w ogóle dziwne, niezwiązane z tym, co mówi i zaświadcza sam Jezus Chrystus, ci ludzie przechodzą. Nie twierdzę i nikt, kto analizuje ten fragment, nie stwierdza, że ludzie stojący po lewicy nie czynili wielu rzeczy słusznych i właściwych.
Ale to nie ze względu na to, co czynili, co w oczach Boże było słuszne. Nie dlatego dostępują potępienia, ale dlatego, że nienawidzą Boże miłosierdzie. Nie można ze wszystkich rzeczy pierwiastków, które składają się na Boga, szanować i praktykować 99, a podważyć chociażby jednego. Wyobraźcie sobie sytuację, że zakwestionujecie racjonalność chociaż jednego stanowiska Bożego. Dlaczego Łotra usprawiedliwiłeś na krzyżu, skoro Bóg pozostawia nas ze swoim obwieszczeniem? Drogi moje to nie są drogi wasze. I powinno tak wstrząsnąć ziemią, a my powinniśmy sobie uświadomić, że ze względu na pewien ciasny umysł i ciasne horyzonty nie będziemy w stanie tego pojąć i zrozumieć sposobów postępowania Bożego. Ale mamy je przyjąć. To jest bardzo trudne. Nie rozumieć, nie mieć zdolności prorokowania, przewidywania, przyjąć, nie dyskutować, nie kwestionować. Po prostu tak ma być. Od tego miejsca jak blisko jest do znienawidzenia miłosierdzia? O, to już jest tu. To już jest. Postawa pretensjonalna, to już jest bardzo blisko. Nie rozumiemy, domagamy się. Chcemy przejąć niejako nad tym jakąś kontrolę, jakieś zrozumienie w tym momencie. Nie jesteśmy. Nie oszukujmy się w pewnym sensie. Walczmy z tym. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie miłosiernie, czy właściwie nastawieni do innych ludzi, do których Bóg powie, ja mu przebaczam. Bacz na siebie. Bo nawet nie wychwycisz tego, przez pierwsze kilkanaście sekund, że właśnie wyraziłeś swoimi ustami, że ty rzeczywiście nienawidzisz Boże miłosierdzie. Może kiedyś to powiesz i za chwilę mrówka ci doleci i zrozumiesz, co powiedziałeś, ale nie przejawiajmy tego. Dlaczego? Tu będziemy powoli przechodzić do pewnego podsumowania. Powiedziałem wam na początku, chcę skonfrontować, przeciwstawić sobie Boga i diabła, bo oni mają przeciwstawne natury. Jak wiemy z uniwersalnego, bardzo, bardzo wszechstronnie wykorzystywanego, stosowanego fragmentu, wiemy, że Adam z Ewą w Edenie, zanim popełnili grzech, mieli wybór. Według chronologii mają wybór. Po zerwaniu owocu, po wypowiedzeniu posłuszeństwa Bożego, nie są świadomi wyboru, tylko są świadomi tego, że mogą powiedzieć Bogu nie. Nie zrobię. Nie będzie tak. Czyli są świadomi wyboru. Zatem w człowieku jest tyle samo dobra, ile zła. Można powiedzieć, że po 50% udziału ma Bóg razem z diabłem, więc każdy będzie człowieka ciągnął na swoją stronę w tym momencie. Zgadza się? Ale teraz jest pytanie, do czego będą tego człowieka ciągnąć? Skoro Bóg jest za miłosierdziem, za ratowaniem życia, to za czym będzie diabeł? Za zniszczeniem. I teraz, czy przypadkiem nie jest tak, że ci, którzy nienawidzą Bożego miłosierdzia, domagają się wymierzenia kary śmierci na swoim oprawcy? A kto pierwszy krzyczy, zabij na krzyż? Kto krzyczy? Po której stronie jesteście? To pytanie poniekąd przy głębszych rozważaniach powie wam. Powie wam, czy internatu, powie wam we własnym wnętrzu, kim wy tak naprawdę jesteście, bo do tego zmierzamy. Ale przejdźmy do trzech wersetów, które nam niejako na to odpowiedzą. Księga Ezechiela 18:21-32. 34 minuty, czyli jeszcze zapewne około 10 minut i zrobimy przerwę, przechodząc do lekcji. Księga Ezechiela, mam 18:21-32. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi Jahwe. Mam. A nie raczej od tego, aby się odwrócił od swojej drogi i żył? Teraz pytanie, diabeł ma takie same stanowisko? Nie, zupełnie inaczej. Co mówi Jezus Chrystus o przeciwniku Bożym? Czy jest w Nowym Testamencie określany mianem przeciwnik, zabójca?
kłamca przede wszystkim. Czytamy dalej. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił. Zobaczcie, jaką można zrobić paralelę do tego sądu, do tego fragmentu z Mateusza 28. Nie będzie mu się przypominać sprawiedliwych czynów. Panie, czy myśmy nie uzdrawiali w Twoim imieniu? Ja Was nigdy nie znałem. 25. A Wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana, Boga Jahwe. Nie, a jakaż to jest odwaga? Głupota, odwaga powiedzieć do Boga, nie jesteś sprawiedliwy, nie postępujesz słusznie. Słuchajcie więc, domu izraelski. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy raczej wasze postępowanie nie jest słuszne? Jaki Bóg jest opanowany? To są pytania, które on zadaje. On liczy na to, że ci ludzie coś zrozumieją. Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze. I z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Spostrzegł się, odwrócił się od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił. Na pewno więc będzie żył, nie umrze. Lecz dom izraelski mówi, nie jest słuszne postępowania Pana. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski, czy raczej wasze postępowanie nie jest słuszne? Te fragmenty się powtarzają, bo Bóg jak mantrę przynajmniej 3-4 razy jeszcze raz przemówi w ten sposób do Izraela. Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski. Mówi Wszechmocny Pan, Wszechmocny Jahwe, nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, abym się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania śmierci śmiertelnika, czy też niegodziwcy, jak mówi inny przekład, mówi Wszechmocny Pan Jahwe, nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Tutaj mamy jedną stronę, jeżeli chodzi o Boga, który mówi dużo więcej od swojego przeciwnika, bo przeciwnik, jeżeli nawet przemawia, to tylko po to, żeby zasiąść w wątpliwość, a nie żeby bawić się w retorykę wypowiedzi, żeby wam coś próbować się z czegoś tłumaczyć. Jemu to nie jest potrzebne. Jeżeli on ma doprowadzić do upadku człowieka, to musi to zrobić poprzez kłamstwo, brak sensu, zamydlenie, rozmydlenie, zamieszanie, zakłamanie. Nic więcej. Bóg tłumaczy to w sposób przyczynowo-skutkowy, merytoryczny, sensowny. To rodzi to, to rodzi to. I taki jest porządek świata. Tego porządku świata diabeł przedstawiać nie będzie, bo on dąży do tego, żeby świat się skończył. Nie było nas i nie było niczego innego. Księga Mądrości, chociaż znajduje się w Biblii Tysiąclecia, nie znajduje się w przekładzie brytyjskim, ponieważ jak wiemy mamy kanon aleksandryjski, jerozolimski, różnią się nieco ilością ksiąg, to mimo wszystko myślę, że można zaznaczyć, iż w Księdze Mądrości Ekklesiastesa 2:21-24 napisane jest coś, co zasadniczo, choć można uważać za apokryfnie, za tekst natchniony, w swojej treści nie odbiega od tego, co znajduje się w Biblii. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej własnej wieczności. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Nienawiść. Czy nienawidzisz Boże miłosierdzie? Jeżeli nienawidzisz Boże miłosierdzie, nie starasz się zrozumieć sprawiedliwości Bożej, może inaczej, nie starasz się pogodzić z tym, że nie Ty jesteś sędzią, nie ty decydujesz o definicjach, co jest sprawiedliwe, co nie, dlaczego. Tu się jeszcze prosi o taki inny komentarz, który dla niektórych jest też dziwny, kontrowersyjny. Jak to możliwe, że w Słowie Bożym czytamy informację, że Bóg wybrał swoich jeszcze przed założeniem świata? To po co?
Zaczęłoby się tylko dowiedzieć, czy przeżyje, czy nie. Jaki to ma sens? Predestynacja. Czy w takim razie istnieje przeznaczenie? Nie. To jest bardzo proste do opalenia, bo skoro Bóg, wierzymy, że jest wszechwiedzący, wszechmocny i wszystko wie, to wiedział, że nawet Hitler się urodzi i co dokona. Mógł zatem podjąć decyzję, czy go wybiera, czy go potępia 5500 lat przed jego narodzeniem. Mógł. No musiał o nim wiedzieć. Dlaczego do tego doszło? Dlaczego on się narodził? Dlaczego doszło do zbrodni? To jest temat na inne kazanie. Poniekąd związane z takim tytułem, że Bóg gra nie fair, ale nie chcę tutaj wam w tym momencie tego zagmatwać. Czy nienawidzisz Boże miłosierdzie w stosunku do kogoś? Czy można nienawidzić w stosunku do siebie? Raczej nie, ale w przypadku do kogoś tak. Teraz na koniec, bo już został ostatni fragment i będę kończył. Zostaje nam zrozumienie niejako kontrastu. Chciałbym wam chociaż trochę w przybliżeniu pokazać, jaka jest miara tego miłosierdzia i jaka jest miara tych negatywnych uczuć i emocji, czyli kiedy ktoś nienawidzi to miłosierdzie. Mateusza 18, 21 po 35. Napisane jest tutaj tak. I tak wam przeczytam, jak zostało to oddane. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Rzekł mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który winien był mu 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, pokaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Zatrzymajmy się na chwilę. Doświadczył miłosierdzia? Doświadczył. Drugi podpunkt, żebyśmy nie stracili wątku. 1 talent. 34 272 kilogramy. Czyli 1 talent to jest około 34,2 kg. 10 tysięcy talentów to jest 342,7 kg, czyli 342 tony. 342 tony złota i srebra. Jaka to jest wartość? Dobrze, wracamy do tekstu. Wiemy, że chodzi o 350 ton srebra i złota. Oddaj, Panie, okaż mi litość. Nie mam ci z czego oddać 350 ton złota. Nie wiem, amerykański bank rezerw federalnych tyle nie ma. Żebyś mnie ocalił z moją rodziną. Nic więcej nie mam. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług. Tak? Powiedzielibyśmy wspólników w interesie, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddawaj, coś winien. Gdzie to jest miłosierdzie? Którą stroną ono działa? Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał słuchać, odszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, odpowiedzieli panu swojemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł do niego: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Zobaczcie, co tu jest napisane. Darowałem. On powiedział: oddam ci. On mówi: darowałem ci twój dług. Prawdopodobnie nie byłby w stanie w ogóle czegoś takiego zwrócić, nawet gdyby pracował dzień i noc z całą swoją rodziną. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? Znowu można zadać pytanie: nienawidzisz miłosierdzie? No Boże, dlatego że to jest przypowieść. Tutaj musimy szukać zilustrowania, jak postępuje Bóg z ludźmi, oczekuje, byśmy my postępowali z innymi.
Rozgniewał się tedy pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swojemu. Na tym będę kończył, ale chciałbym was pozostawić z przemyśleniami dotyczącymi nie tego, jaka jest ogromna miara Bożego miłosierdzia, bo to jest piękny temat na kolejne kazanie. Czym w ogóle jest miłosierdzie? Jak jest wspaniałe, do jakich wzruszeń, do jakich przemian w życiu nawet niepojedynczego człowieka doprowadza. Ale jeżeli grzeszymy, możemy grzeszyć w taki sposób, że sprzeciwiamy się samemu Bogu. Nienawidzimy miłości, nienawidzimy miłosierdzia, nienawidzimy sprawiedliwości, chyba że to będzie wszystko selektywne ku naszemu zbudowaniu, ale nie czyjemuś. Właśnie ten syn marnotrawny. On znał definicję sprawiedliwości, miary, wagi, nie było najmniejszego problemu, ale zależy dla kogo. Zależy dla kogo, z jakiej okazji w tym momencie. Fajnie, jeżeli dla mnie, kiedy jestem w tym momencie dowartościowanym człowiekiem. Diabeł będzie dążył do tego, aby położyć temu wszystkiemu kres. Bóg będzie dążył do tego, nie może człowieka pociągać za sznurki, diabeł też nie ma takiej fantastycznej właściwości, chociaż z pewnością by chciał i zaryzykuje humorystycznie, modliłby się o taką możliwość. Nic z tego, szanse są wyrównane w tym momencie. Czy nienawidzicie Boże miłosierdzie w stosunku do innych ludzi, albo po prostu zwyczajnie kim jesteście, jaki jest stan waszego ducha, waszego nawrócenia i tych wszystkich cech, które podobają się Bogu? Z takim pytaniem was pozostawiam. Amen. Zróbmy sobie 15 minut przerwy i przejdziemy do lekcji.